Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnej rozmowie, którą tutaj przeprowadzam. Ja jestem Marek Zając, a dzisiaj ze mną jest Andrzej Krzywda, który być może jest wam dobrze znany, ale na pewno chętnie jeszcze się przedstawi. Także Andrzeju, oddaję ci głos, powiedz parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz. Cześć Marek i witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Andrzej Krzywda i prowadzę firmę Arkency. Jesteśmy rubiowym software house'em. Prowadzę też Arkademii, która jest taką moim spełnieniem marzeń, czyli uczelnią programistyczną online. Głównie zajmuję się technologiami webowymi wokół języka Ruby, Ruby on Rails, ale też mega mocno interesują mnie tematy, jak zbliżyć programowanie z biznesem, czyli domain driven design, event sourcing, CQRS. Technologicznie staram się być agnostyczny, ale jest dużo we mnie sympatii do języka Ruby zdecydowanie. No i właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj poniekąd z tego powodu, że właśnie się interesujesz tym złączeniem światów biznesu i technologii, bo jesteś odpowiedzialny za książkę Async Remote związaną z pracą zdalną, w której właśnie no, opowiadasz o aspektach pracy asynchronicznej, zdalnej, no ale też właśnie jesteś, prowadzisz firmę, w której się zajmujecie między innymi wprowadzaniem w firmach takich rzeczy, jak właśnie wspomniałeś, event sourcing, DDD. I słuchając ostatnio twoich podcastów, czy rozmów, które prowadziłeś chociażby z chłopakami z drogiem do nowoczesnego architekta, tak pomyślałem, że te dwa światy są, można powiedzieć, bliżej niż nam się wydaje, tak? Konkretnie chodzi o pracę zdalną asynchroniczną i tematy związane z event sourcingiem, bo kiedy tak ciebie słuchałem, moja pierwsza myśl była taka, że kurczę, tak praca asynchroniczna, praca zdalna, to jest w pewnym sensie taka implementacja event sourcingu, tak? Czyli jakby rozumienie jednego w pewnym sensie się przekłada na rozumienie i potrafienie pracować w drugim miejscu, tak? Czyli tak jakby to była taka biznesowa implementacja typowo technicznego zagadnienia. Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, kiedy zaprosiłeś mnie do nagrania i podsunąłeś ten temat, to zaimponowało mi to połączenie kropeczek, bo nie jestem pewien, czy ja tak w pełni świadomie o tym myślałem, a lubię właśnie takie różne metafory. I faktycznie, jak przez parę dni sobie to przemyślałem, to jest tutaj bardzo duża zbieżność w tych podejściach i może nieprzypadkowo jako Arkency, czy jako ja lansuję zarówno temat pracy asynchronicznej, po prostu jeśli chodzi o procesy, jak i event-driven architektury, jeśli chodzi o już architekturę oprogramowania. Więc faktycznie tutaj jest niesamowicie dużo zbieżności. Jak zacząłem sobie to rozpisywać, to znalazłem tego całkiem sporo, począwszy od tego, że powiedzmy eventy jako źródło prawdy, czyli w procesach też warto mieć gdzieś jakieś źródło prawdy, plus to, że się mówi, że w takich systemach eventowych zdarza się całkiem sporo powtórzeń informacji, czyli nie ma aż takiego nacisku na don't repeat yourself, bo po prostu te informacje się powtarzają, nie wiem, w różnych bandet kontekstach na przykład, no to mamy też dużą zbieżność z pracą asynchroniczną, gdzie naciskamy na overkomunikację, czyli mówimy sobie, czasem warto się powtórzyć na różne sposoby po to, aby dotrzeć do ludzi z przekazem w pracy asynchronicznej, niż pilnować tego, że przecież powiedziałem to w tym jednym zdaniu i nie będę się powtarzał, nie? Więc faktycznie jest tutaj dużo, dużo zbieżności, również, nie wiem, koncepcja read modeli w takich systemach eventowych, czyli już wchodzimy trochę na CQRS, to też jest właśnie takie myślenie w kategoriach, ok, do kogo ja mam dotrzeć za tą informacją, jak tą informację do niego dostosować, czy do tego działu, czy do tej firmy, czy do tego zespołu, czy do danej osoby konkretnej. I tutaj też faktycznie te eventy pasują i brzmią bardziej asynchronicznie. I można powiedzieć, że jesteś takim guru właśnie związanym z pracą zdalną, pracą asynchroniczną, bo tak naprawdę dosyć często się widzę, że jesteś wymieniany jako ten, który głosi tą dobrą nowinę w postaci tej prawdziwej pracy asynchronicznej, zdalnej. Więc może tak, zanim jeszcze wrócimy do tego łączenia tych kropek, tych tematów, to może jakbyś w paru albo no, parunastu słowach opowiedział, co jest dla ciebie takim korem właśnie pracy faktycznie zdalnej, która przynosi programistom i ogólnie całym zespołom korzyść i zadowolenie z twojej perspektywy? W pracy asynchronicznej stawiamy na wolność czasu i to jest duża różnica w porównaniu do pracy po prostu zdalnej, gdzie stawiamy na wolność przestrzeni, skąd pracujesz. Ja zawsze faktycznie głosiłem istotność pracy asynchronicznej versus pracy zdalnej. Jakby zdalność bardziej wynika z asynchroniczności
niż w drugą stronę. Dziękuję, że uważasz mnie albo widzisz, że ktoś mnie uważa za guru w tych tematach. Ja na pewno byłem ewangelizatorem pracy zdalnej przez wiele lat, pracy asynchronicznej. Nawet można powiedzieć, że miałem taką misję, aby wszyscy, kto chce w świecie IT, mogli pracować zdalnie, i wtedy przyszedł COVID i wszystko wywrócił do góry nogami. Więc teraz jestem na takim etapie, że bardziej staram się pomagać firmom, które na tą zdalność troszkę wpadły z przymusu, no bo niekoniecznie chciały i widzą pewne zalety, ale też widzą mnóstwo wad, więc jesteśmy trochę w innej sytuacji niż byliśmy na przykład 2 lata temu, gdzie po prostu trzeba było zachęcać ludzi, żeby spróbowali, tak teraz byli rzuceni na głęboką wodę, ta głęboka woda dla niektórych była zbyt głęboka. I niektóre procesy, które się na siłę ludziom uruchomiły w tej zdalności, to są złe procesy. To są procesy, które tak naprawdę przenoszą metaforę biura do pracy zdalnej. I ta metafora biura to jest coś, czego właśnie ja wolę unikać przy pracy zdalnej, bo paradoksalnie ona nie pomaga, a bardziej przeszkadza. Gdzie próbujemy przede wszystkim dawać kamerki i mieć na wszystkich widok cały czas, jakby mam wrażenie, że nie o to chodzi. Ja mówię o świecie programowania, odnoszę się do świata programowania głównie. Czyli świat programowania, gdzie jest istotny wątek pracy głębokiej, jest istotny wątek tego, żeby się skoncentrować, załadować pewien kontekst kodu do głowy, załadować pewien kontekst rozumienia biznesu do głowy, wyszukania różnych informacji, połączenia właśnie tych dwóch światów w głowie, tak, jest do zrobienia konkretny ticket i teraz co tu jest faktycznie w kodzie do pozmieniania, albo jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o biznesowe szczegóły tego wymagania, więc przecież powinniśmy mieć na to wpływ w trakcie implementacji, żeby to dostosowywać, bo wtedy się dowiadujemy najwięcej. Więc ta praca asynchroniczna to jest taka praca, która pozwala na skupienie, pozwala na to, żeby móc z czystym sumieniem odciąć się od różnego rodzaju rozpraszaczy, od Slacka, od innych komunikatorów, które są w pracy wymagane, szczególnie też również oczywiście od kamerki, po to, ażeby po prostu dobrze i szybko dowieść feature w sposób właśnie poprawny, a nie taki, że wypujmy coś na szybko. Dlatego uważam, że praca asynchroniczna jest kluczowa, jeśli chcemy mówić o jakości oprogramowania, jeśli chcemy mówić o dobrym dowożeniu tego. Tutaj częstym mitem jest to, że praca asynchroniczna może jakby zaprzecza w ogóle spotkaniom czy rozmowom, tutaj wręcz przeciwnie, jakby dążymy do tego, żeby te spotkania były jak najbardziej, tylko żeby były takie bardziej per potrzeba konkretna i minimalizowały liczbę osób zaangażowanych, tak, jeśli ja pracuję nad konkretnym featurem i do tego potrzebowałbym w jakimś momencie oczywiście feedbacku od osoby biznesowej, która na tym czuwa, to pozwólcie mi popracować troszkę w takim trybie pracy głębokiej, asynchronicznej nad tym featurem i ja wtedy zgłoszę listę pytań, czy sugestii, czy czegoś takiego do osoby biznesowej, najlepiej w formie pisemnej, ale już tak najbardziej po zrzuceniu tego na pismo możemy sobie skoczyć na rozmowę głosową i wtedy mamy jakby taką pełnię możliwości, tak, czyli osoba mogła się z tym zdążyć zapoznać, to biznesowa osoba i możemy już nie tak na gorąco o tym dyskutować, tak, to może być bardziej przemyślane, bardziej konkretne, i możemy tylko omówić te tematy, w których wyraźnie gdzieś się nie zrozumieliśmy albo mamy różnicę zdań i wtedy się na tym skupić, a nie tak, że każdy feature rozmawiany w 10 osób per każdy stand-up czy per każdy jakiś tam iteration meeting, tak, to uważam to za marnotrawstwo czasu. Mhm. Dokładnie, znaczy właśnie jestem w takiej sytuacji typowej firmy, gdzie po prostu nagle przeszliśmy na pracę zdalną, czy mniej więcej rok temu i jest trochę tak, jak mówisz, tak? Czyli to jest takie przenoszenie biura do domu i wręcz czasami można powiedzieć, że pewne aktywności, które są proponowane przez osoby odpowiadające za organizację pracy, wręcz zachęcają do tego, żeby tak samo to sobie organizować. I właśnie myśląc o tym i tak słuchając tego, co ty mówisz, zastanawiając się nad tym, właśnie zacząłem łączyć te kropki, że tak naprawdę właśnie te wszystkie momenty, kiedy musimy się spotkać z całym zespołem, kiedy mimo, że jakby nie mamy żadnych godzin otwarcia biura, nie mamy żadnych konkretnych punktów, które by nas jakoś bardzo mocno łączyły, my cały czas raczej pracujemy synchronicznie, tak? Czyli działamy trochę tak jak ten kod, który wysyła, nie wiem, zapytanie do bazy danych i czeka tam naście sekund na odpowiedź i w tym momencie jego zasoby się marnują. To tak jak na stand-upie, tak? Ja wysyłam request, że potrzebuję jakąś informację, rundka musi przejść przez wszystkie osoby, dopiero na koniec gdzieś tam dostanę informację zwrotną, a cały czas siedzę przez te 10-15 minut oczekując informacji zwrotnej, tak? Więc mój czas, moje zasoby się w pewien sposób oczekują jakiejś aktywności, gdzie mogłyby być wykorzystane, przekrywane gdzieś indziej, dopóki tak jak mówisz, te
ta wymiana informacji nie byłaby faktycznie konieczna tak synchronicznie, gdzie już można sobie konkretne rzeczy dograć, prawda? Praca synchroniczna jest obarczona ogromnym kosztem. Niektórym to pasuje po prostu, bo to staje się takie wygodnickie, tak? Spędzasz na stand-upie 40 minut i właściwie to po tych swoich 3 minutach niewiele musisz wnosić. I nie mówię, że wszyscy to lubią, ale to może prowadzić do takiego rozleniwienia trochę. Natomiast tak patrząc tylko z punktu widzenia po prostu dobra projektu, nie wiem, dobra budżetu też, ale dobra też jakiegoś morale przy osób, które chcą być produktywne, no to wydaje się, że akurat stand-up jako technika, gdzie wszyscy naraz mówimy, to może w biurze ma to faktycznie jakiś tam sens. Ja zresztą sam się wywodzę z metodyki extreme programming. Ja uważam, że bardzo wiele trzeba się komunikować i stand-upy też były elementem extreme programming i w biurze pracowałem i zdalnie, i perprogramowaliśmy w biurze i tak dalej. Natomiast przeniesienie stand-upu w takiej formie czystej jak w biurze do środowiska zdalnego jest, no nie wiem, to jest takim totalnym zmarnowaniem tego potencjału tej komunikacji zdalnej, czyli to jest właściwie pierwsza technika, jaką my byśmy wprowadzali w niektórych firmach, gdzie współpracujemy z naszymi klientami, to jest to, żeby stand-upy były pisemne i asynchroniczne. Jakby nie ma żadnego powodu, żeby to się działo wszystko w jednym czasie. Każdy niech się z tymi stand-upami zapoznaje, niech się odnosi do tych punktów, w których może pomóc, odblokować kogoś. Stand-upy też, jeśli już nawet są asynchroniczne i spisane, powinny służyć takim, według mnie, ciągłym też retrospekcjom, ale nie takim, że wszyscy teraz będziemy debatować, tylko żeby zwracać uwagę na to, że jeśli ktoś się regularnie czuje zablokowany z jakąś konkretną rzeczą, bo po to są stand-upy, żeby informować, jak idzie, tak, więc jeśli idzie dobrze, no to spoko, to nie ma o czym gadać, jak idzie źle, no to zwykle jest jakaś blokada, no i zastanowić się, skąd wynika blokada i tak jakby pójść taką teorią systemów, gdzie po prostu szukamy tych wąskich gardeł. W pracy asynchronicznej ważne jest, abyśmy się opierali na tym, że każdy ma dostępy tam, gdzie się da, czyli żeby nie było sytuacji, że musiałem kogoś zapytać o coś tam, bo ja nie mam dostępu do tej konkretnej wiki albo do tego konkretnego ticketa w jakimś tam miejscu, do tego boarda, nie mam dostępu do jakiegoś człowieka, to już co gorsza właściwie, więc to powinno służyć temu, aby na tych stand-upach wyłapywać te złe wzorce i je eliminować, aby się już na kolejnych stand-upach nie powtarzały. Mhm. No bo tak naprawdę jako pewien kontrprzykład, no to weźmy chociażby to nasze tutaj umówienie się na to spotkanie, tak? Które było typowo asynchronicznym zadaniem, gdzie ja wysłałem do ciebie request, gdzie przekazałem jakieś informacje, no nie? Nie siedziałem przez te x dni oczekując odpowiedzi. Jakbym miał założony pewnie jakiś timeout, że jak po 30 dniach nie odpowiesz, no to raczej możesz nie być zainteresowany. Ale jakby w tym czasie mogłem robić inne rzeczy, wysyłać inne requesty do innych osób i dopiero kiedy się pojawia odpowiedź, jakoś zareagować, tak? Więc i udało nam się to zrobić, udało nam się dosyć sprawnie tutaj spotkać. Tak. Myślę, że nawet moglibyśmy chyba upublicznić tą naszą krótką korespondencję, bo była właśnie takim dobrym wzorem działania również w takich sytuacjach, jak umówić się na wspólne nagranie podcastu. Czyli ty zaproponowałeś rozmowę, podałeś właśnie, od razu overkomuniknąłeś, to mi się bardzo podobało też jakby i to jest właśnie też ważne w komunikacji projektowej codziennej, czyli nie zagaduj kogoś tam hej, tylko hej, mam pytanie i to jest to pytanie od razu, tak, bo inaczej stawiasz tego człowieka po drugiej stronie w takiej otwartej sesji query, nie, po prostu będę przyjmował teraz jakieś, nie wiem, zapytanie i tak dalej, a ty zagadałeś, od razu dałeś bardzo konkretny kontekst, podałeś bardzo konkretne połączenie kropek, być może wiedziałeś, że lubię właśnie łączyć różne kropeczki, więc jakby też była szansa, że zareaguję na to i miałem na to kilka dni na zastanowienie się, bo jakby to nie jest temat dla mnie ani oczywisty, który nie było dla mnie oczywiste, że mam tutaj coś do powiedzenia, nie było dla mnie oczywiste, że na pewno obu stronom się opłaca ten podcast razem nagrać, ale po tym spokojnym przemyśleniu, tak, zastanowiłem się, odpisałem ci, umówiliśmy termin, okazało się, że akurat jeszcze bardzo szybko nam to wyszło, tak, i to jest właśnie fajne, że nie zablokowaliśmy się na tym wszystkim na bardzo długo, czyli wysłałeś konkretne zapytanie, ja wysłałem, może nie jest taką idealną, konkretną odpowiedź, tą pierwszą, ale w jakimś sensie popchnęliśmy sprawę do przodu, dałem sobie do zrozumienia przynajmniej część, że fajne połączenie kropek, tak, że coś tutaj jest ciekawego w tym wszystkim, a dopiero później doszczegółowialiśmy, więc tutaj też można patrzeć na to tak, co jest komendą, a co eventem, jak już idziemy w te eventowe rzeczy, nie? Że troszkę wysłałeś taki zestaw eventów do mnie komunikujący, że masz podcast, że ciekawi cię moja opinia na jakiś konkretny temat i w jakimś sensie taka trochę jakby komenda, nie? Takie troszeczkę umówmy się, tak, może jest szansa i ja mogę na to zareagować lub też to odrzucić, nie? I jakby dopinamy teraz ten proces menadżer, można powiedzieć. Mm-hmm. No właśnie, bo to jest w pewien sposób właśnie styl
pracy w event sourcingu, tak? Czy raczej sposób komunikacji, komunikowania informacji w systemach, które pracują w oparciu o event sourcing. Więc może jak już przeszliśmy do tego tematu, to tak jakbyś przybliżył słuchaczom, widzom właśnie z drugiej strony, na czym polega event sourcing, tak jak przybliżaliśmy, czym jest praca asynchroniczna. Tutaj bym rozróżnił dwie definicje, event sourcing i event driven. Po polsku event sourcing, nie wiem, czy sensownie na polski tłumaczyć, ale event driven to jest taka architektura eventowa, powiedzmy. I event sourcing to jest, kiedy budujemy stan z eventów. Na przykład nasza konwersacja na Twitterze prywatna, to było, można powiedzieć, dobry event sourcing w tym rozumieniu, że kiedy tam drugi czy trzeci raz wracaliśmy do tej rozmowy, bo ktoś z nas coś dorzucił, to zawsze mogliśmy zobaczyć kontekst tej rozmowy. Ja mam bardzo wiele rozmów jakby dziennie i właśnie tego typu komunikator jak Twitter czy jakikolwiek oczywiście, który pokazuje mi historię konwersacji, pokazuje mi cały kontekst, przypomina mi, aha, to było, o tym rozmawialiśmy, dobra, mam ten kontekst mam załadowany, ten obiekt jest teraz w tym momencie w głowie, taki read model jest widoczny i teraz ode mnie należy decyzja, czy podejmuję jakąś akcję, tak, czy rzucam jakąś nową komendę, czy event, czy coś w tym stylu. Natomiast architektura eventowa, czyli event driven, to już jest właśnie takie reagowanie na eventy, tak? Czyli że z jednego miejsca w systemie dostajemy informację, że zostało zainicjowane umawianie się na podcast, tak? I teraz można na to zareagować w innym fragmencie systemu. Na przykład powiedzmy w cudzysłowie, w mojej głowie jest kontekst kalendarzowy, tak? Czyli to, że ty mi proponujesz rozmowę na konkretny temat, u mnie zainicjowało kilka wątków, czyli po pierwsze, kiedy możemy porozmawiać, po drugie, czy ja w tym temacie mam coś ciekawego do powiedzenia, po trzecie, co dokładnie i jakby takie zaschedulowanie sobie samemu takiej rozkminy, co ja właściwie mogę powiedzieć, zrobienie sobie na przykład czasu na notatki, tak, na takie przemyślenie tego tematu. Więc to jest właśnie event driven, a event sourcing to by było powiedzmy same takie spersystowanie, tak, spersystowanie i odtwarzanie stanu z eventów, czy też poprzez jakieś modele, czy po prostu poprzez budowanie właśnie event po evencie jakiegoś konkretnego stanu. Mm-hmm. No i dobra, w takim razie zadam właśnie takie pytanie w kontekście tematu tej rozmowy, czyli bardziej byś powiedział, że praca asynchroniczna to jest właśnie event sourcing, czy event driven work, albo wręcz połączenie. Czy właśnie uważasz, że samo odtwarzanie informacji na temat z tych eventów, tych wiadomości, które zbieramy od ludzi jest wystarczające, czy te dwa podejścia w tym sposobie pracy się, można powiedzieć, łączą, tak? Jest to takie implementacja tych obu technicznych rozwiązań. Według mnie łączą się i to właśnie jest taki efekt moich przemyśleń po takich wstępnych rozmowach z tobą, że sam sourcing daje mi szansę, okej, odtworzyć nasz kontekst rozmowy albo podczas pracy projektowej bardziej. Są takie miejsca, na przykład backlog, gdzie możemy przy danym, nie wiem, tikecie, przy danym specyfikacji jakiegoś fragmentu systemu, możemy sobie pokomunikować, podyskutować poprzez zwyczajną wymianę zdań albo poprzez jakieś, nie wiem, doszczegóławianie, jakieś kolejne specyfikacje. Więc ja zerkając dany ticket, fajnie jakbym miał w jednym miejscu, można powiedzieć, taki właśnie, mógłbym sourcować sobie wszystko, co jest istotne, żeby tą pracę nad tym ticketem rozpocząć i zakończyć. Ale event driven dorzuca tu ten cały fragment, że praca nad ticketem to nie jest tylko i wyłącznie na backlogu. W sensie nie tam się tylko odbywa. Oczywiście, że pracujemy właśnie przy kodzie, albo właśnie cała ta overkomunikacja, czyli jeśli używamy Slacka, ja tak może będę mówił, jak to na Arkansas wygląda, jeśli używamy Slacka, to ja będę tam zrzucał na Slacku informacje takie luźne, eventy, które niekoniecznie oczekuje, że każdy się na nie zasubskrybuje w cudzysłowie, tylko ktoś może po prostu lubi śledzić dane wątki różnych kawałków systemu. Ja powiem, dobra, robię teraz, nie wiem, feature waitlisty na produkty, tak? Taka funkcjonalność, gdzie w naszym e-commerce ludzie się mogą zapisać, kiedy dany produkt będzie dostępny i będą notyfikowani, kiedy ten produkt jest dostępny. No i tam jest jakaś, cała lista szczegółów, które mogą być brane pod uwagę. Jak ktoś kupi w międzyczasie ten konkretny produkt, na który był zapisany, to go usuńmy z tej waitlisty i tak dalej. No ja teraz powiedzmy, że biorę pod uwagę te różne szczegóły tego wymagania i na kanale Slackowym mogę zrzucać, tak, że zamierzam to zaimplementować w taki i taki sposób, będę tworzył taki banded context, będę tworzył taki agregat, będę tworzył taki read model, będę pamiętał o tym, że kiedy ktoś kupi bilet, dodamy sobie taki nowy event handler, tak, na który będziemy reagowali, że jeśli ktoś kupił produkt i był zasubskrybowany na ten produkt, to go odsubskrybujmy od tego produktu, tak, bo to jest najbardziej prawdopodobne rzecz, którą chcemy zrobić, ale oczywiście właśnie po to zrzucamy na Slacku, że ktoś może powiedzieć, ale Andrzej, może tam są
takie niuansowe sytuacje, że ten ktoś kupił, ale wcale go nie odsubskrybowujmy, tak? Jakby może są jakieś przypadki szczególne, kiedy nie należy tego robić. No i okej, to jest właśnie taki, i to jest właśnie fajne, bo ja zrzucam te moje plany implementacyjne asynchronicznie, czyli w jakimś momencie sobie tam przemyślałem i zrzucam, chyba tak się do tego zabieram, nie wiem, wracam do swojego IDE, wyłączam Slacka najlepiej, żeby się nie rozpraszać, pracuję, idealnie jeśli efektem moich prac są komity wpadające natychmiast do repozytorium, natychmiast w ogóle na produkcję, ale to już osobny wątek powiedzmy naszej rozmowy pewnie, nie jestem wielkim fanem jak się pull requestów, i inni poprzez notyfikacje widzą, że o, Andrzej dorzucił commita, o, Andrzej w tym commicie opisał mniej więcej to, co planował. W tym czasie może to być tak, że za późno, a może, że ktoś zdążył i ktoś mi może napisać na Slacku, Andrzej, tam w tym wymagają się mylisz, znaczy tam prawdopodobnie trzeba rozważyć coś innego. W najgorszym razie co to oznacza? Jakiś fragment moich prac może był poszedł za daleko, tak? Ale mam testy, mogę łatwo to, nie wiem, wycofać, i tak dalej. Zresztą to też nie jest oczywiste, że ten ktoś, kto coś zasugerował, to ma rację. W każdym razie ja przy następnej mojej zaplanowanej świadomie sesji komunikowania się na Slacku, czy odpalenia Slacka, w trybie najlepiej na początku read only, po prostu zaznajamiam się, aha, dobra, ktoś mi tutaj dorzucił nową informację. I ja tę informację najlepiej, żebym teraz też właśnie takim eventem sobie przerzucił, można powiedzieć, i do backloga to dodał, tak? To już jest coś ważnego, to już jest jakby dodał do opisu tego ticketa, czy do komentarza tego ticketa, że to jest coś ważnego. Być może ta osoba nawet mogłaby mi to zrobić natychmiast, czyli też warto rozróżnić te dwie rzeczy. Kiedy ktoś chce mi luźno rzucić uwagę, to wtedy Slack jest super, z tyłu pamiętaj Andrzej o tym i o tym, a co innego, kiedy ktoś mówi, takie właściwie chce wręcz weto powiedzieć, tak, to wtedy niech albo użyje do backloga informacji. Ja mogę mieć na przykład notyfikacje z backloga włączone podczas mojej pracy w kodzie, bo to są informacje takie, backlog może być faktycznie bardziej kluczowym kanałem komunikacyjnym, ale Slacka zalecałbym wyłączyć, w Slacku się można zagubić, nie? Więc tak jakby ta praca jest taką asynchroniczną współpracą, gdzie za każdym razem sobie event sourcuje jakąś wiedzę właśnie, albo za pomocą eventów rzucamy kolejne informacje, dorzucamy do tego powiedzmy stacka, tak? I inni wtedy wiedzą, albo w innych kontekstach. Project Manager też może oglądać to, co ja piszę o tych feature'kach, może nie wszystko zrozumieć, bo to będzie techniczne, ale on będzie wnioskował, aha, Andrzej dzisiaj nad tym pracuje i widać, że tam jakiś kolejne elementy na backlogu odhacza, więc ja sobie mogę spróbować wydedukować, ile jest jeszcze pracy, zamiast nękać tego Andrzeja, Andrzej, to kiedy to będzie skończone, nie? Mm-hmm. Jest bardziej takie pushowanie informacji niż pulowanie informacji, to jest kluczowe. W programowaniu w ogóle mamy tą zasadę, którą ja się staram trzymać, czyli tell, don't ask, tak? Jakby mów obiektom, co mają zrobić, a nie pytaj ich, nie? Jakby najwyżej ci rzucą wyjątek w najgorszym razie. Więc podobnie według mnie w procesie takim programistycznym to może wyglądać. Po prostu jeśli każdy pushuje te informacje, to nie trzeba tego stand-upu, żeby wszyscy byli pulowani z tymi informacjami. Nie trzeba tego mikro project managera, który od każdego tam gdzieś nęka na jakichś briefkach i się pyta, na kiedy będzie gotowe. Tak? Nie trzeba mieć zaniepokojonego biznesu, który też właściwie nie wie, gdzie jest, bo to powinno być takie na tyle wypuszowane, że biznes ma swój własny read model, na którym widzi najbardziej wysokopoziomowo, co się dzieje. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to by było coś w stylu... Biorę sobie zadanie, piszę na przykład na Slacku, że czy w jakiejś tam komunikacji ogólnej robię to zadanie. Jeżeli ktoś potrzebuje tej informacji, to jakby subskrybuje to w tym sposób, że dostanie tę informację na swoim komputerze w powiadomieniu. Jeżeli nie potrzebuje, no to nie musi brać w tym udziału. I kiedy ten status się zmienia, kiedy na przykład zmieniam koncepcję czy cokolwiek, to po prostu rzucam taką informację i ktoś może dołączyć się do tego, tak? Dobrze zrozumiem? Tak, mniej więcej tak. Tu też właśnie parę takich uwag już może dodatkowych, produktywnościowych bardziej, już niekoniecznie takich mocno związanych z eventowym podejściem, że żeby ograniczyć czas, ile masz ten Slack odpalony u siebie lokalnie na komputerze. No bo jakby bo jeśli masz potrzebę mieć odpalonego Slacka tak naprawdę, bo coś w procesie tego wymaga, to ja bym się przyjrzał, co w procesie tego wymaga i jak możemy to wyeliminować. I w praktyce, kiedy pracujemy przy kodzie, raczej nie powinniśmy mieć Slacka odpalonego, nie? Jakby nie ma żadnej potrzeby, żeby coś nam tam migało, czy czerwona dioda się świeciła, że coś tam jest nieodczytane, czy w ogóle co gorsza, my akurat z Arkansas w ogóle nie używamy tego małpa channel, małpa all, czy coś w tym stylu. Bardzo oszczędnie używamy mentionu, czy generalnie ich nie używamy praktycznie. Nie używamy też plifków prawie w ogóle, więc po prostu ta komunikacja, która jest, ona jest taka rzucona na zasadzie przeczytaj, kiedy masz czas, nie? I rzadko kiedy sytuacja wymaga tego, żebyś natychmiast rzucił pisanie tego testu i musiał, wiesz, zareagować na Slacku, bo komuś się coś tam przypomniało. Mhm. Więc to jest taka trochę higiena naszego czasu. Ja sam jestem bardzo, nie wiem, multitaskowy, łatwo rozpraszany, wieloma rzeczami się potrafię zajmować, ale mimo wszystko potrzebuję pewnego takiej jasności, okej, czym ja się w tym momencie zajmuję, tak? Mhm. To w,
W takim razie może zadam to pytanie, które chyba też zadawałem w naszej prywatnej rozmowie. Myślę, że trochę może być kontrowersyjne, przynajmniej z punktu widzenia niektórych programistów czy niektórych firm. To znaczy, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że najczęściej, jeżeli zespoły nie rozumieją albo event sourcingu, czy event driven, to jednocześnie będą miały problem z wdrożeniem u siebie asynchronicznej pracy. Tak samo, jeżeli firma ma problem z asynchroniczną pracą, to jej pracownicy, jej programiści mogą mieć problemy ze zrozumieniem event sourcingu. Czy można iść tak daleko? Znaczy, że te koncepcje są aż tak blisko, ten sposób myślenia o pracy i zdarzeniach jest na tyle blisko siebie, że można w ten sposób to zobaczyć? Bo wydaje mi się, czy taka jest moja obserwacja, że najczęściej źle zaimplementowany event sourcing, event driven development jest w firmach, korporacjach, gdzie też ta praca asynchroniczna jest, czy zdalna jest zaimplementowana w dosyć kiepski sposób, tak? Nie w ten sposób, który byśmy rozumieli jako poprawną pracę asynchroniczną. To jest bardzo ciekawa i odważna teza. Niewątpliwie widzę korelację między tymi dwoma rzeczami. Natomiast czy widzę to takie, wiesz, causation? Nie jestem pewien, ale z tych anegdotycznych danych, do jakich mam dostęp, no to w naszej firmie faktycznie to idzie w parze bardzo mocno. Na przykład inna firma, która była zawsze zdalna, którą znam przynajmniej gdzieś ze słyszenia, to jest Software Mill. I z tego, co wiem, ich systemy też są bardzo mocno eventowe, więc oni są i chyba asynchroniczni i zdalni z natury procesu pracy, jak i wydaje się, że naturalnie ich architektury systemów tak wyglądają, przynajmniej tak to przynajmniej ze słyszenia, też tak dobrze ich nie znam. Natomiast no, musielibyśmy pewnie zbadać, czy są firmy, które są na przykład asynchroniczne w komunikacji i to a jednocześnie tworzą systemy, które nie są asynchroniczne z natury, w sensie nie mają eventowości, to jakby eventy niekoniecznie zaczynają asynchroniczność. Myślę, że tutaj może być bardzo silna korelacja, natomiast pytanie, czy to jest aż na poziomie causation, to nie wiem, ale przemyślę to na pewno i jest to coś, co właśnie mnie zaintrygowało w tym, co do mnie napisałeś i myślę, że tutaj może być jakiś ciekawy temat do eksploracji, bo faktycznie to się narzuca, w jakimś sensie już zaczyna ten sposób myślenia dominować, czy z jednej strony się zaczęło, czy z drugiej, to faktycznie on powinien się zacząć przekładać na tą drugą warstwę, tak? Czyli jeśli robimy system informatyczny w oparciu o eventy, no to wydaje się, że to powinno dać do myślenia, że kurczę, to jest fajne i tam się dobrze i deklaratywnie ten kodzik pisze i architektura jest bardzo jasna i przejrzysta i są fajnie oddzielone moduły, bo to już właściwie praktycznie udowodnione empirycznie, że eventy doprowadzają do loosely coupled modules, no to powinno to wprowadzić też u nich system pracy rozproszony. To zalety powinny w jakimś momencie przeniknąć przez tą barierę światów. Mhm. I w drugą stronę też mi się tak wydaje, to by było tak naturalne też, ale no, to pewnie wymagałoby zebrania większej ilości danych. Bo ta moja myśl też właśnie wynika z tego, że tak myśląc o pracy nad systemem, w którym są te eventy, no to tak naprawdę właśnie ułatwiamy sobie tą pracę asynchroniczną, no bo jeżeli jedynym moim zadaniem jest przygotowanie tego mojego jednego fragmentu, który ma tylko wyrzucić informacje w przestrzeń, to mam dużo mniej takich punktów styku, gdzie muszę na przykład czekać na czyjąś pracę, muszę czekać na informacje od kogoś, muszę się spotkać z osobami z innych obszarów, które na przykład będą jednocześnie się komunikować ze mną. I po prostu w tą stronę gdzieś te moje myśli uciekły, więc no, tak jak mówisz, to jest dosyć ciekawe i jestem wręcz ciekaw, czy może niedokładnie takie pytanie, ale czy jakieś firmy sobie faktycznie badają, jak zarówno sposób pracy, jak i typ systemu na siebie wpływają, bo mogłoby to być. Jest to prawo Conway'a, nie? Które mówi, że tam tak jak są departamenty w firmie bodajże, to one będą wzorowane na moduły odpowiednio, więc jeśli są nieoptymalne departamenty, to też te moduły będą mało optymalne i ta komunikacja generalnie właśnie w systemie będzie symulowała to, co się dzieje na żywo, nie? Więc jakby to jest takie prawo, nie wiem, czy to jest teza, nie, to jest udowodnione, czy to jest też takie troszkę śmieszkowe, ale no, coś takiego jest i to też zauważam. Na pewno w Arkansas to jest może coś ciekawego w naszej komunikacji, że my bardzo często mówimy kiedy mówimy o naszym procesie generalnie, czyli właśnie nie o kodzie, nie o systemie, nie o modułach,
tylko mówimy o czymś na przykład, nie wiem, komunikacja z klientem czy coś w tym stylu, to używamy zwrotów typu saga się dopięła, nie? Jakby, czyli używamy nazw wzorców, które są bardzo często kojarzone z eventami. Albo że jest właśnie proces manager, tak? Gdzie proces manager to jest taki byt, w którym czekamy na ileś eventów, aż się wydarzą wszystkie naraz i wtedy możemy podjąć decyzję, żeby coś zrobić, nową komendę rzucić. No to bardzo często tak się dzieje, nie? Nie wiem, zaczynamy współpracę z nową firmą, która będzie naszym klientem, no to musimy tam pogadać, zapoznać się, czy pasuje nam taki profil tej firmy, oni muszą nas też jakby przefiltrować, czy my im pasujemy. No później już są kwestie formalne, tak, czyli w świecie formalności trzeba podpisać umowę, w świecie finansowym trzeba uzgodnić stawki, w świecie faktur trzeba ustalić schemat, nie wiem, fakturowania się, więc ileś tych rzeczy musi zajść, aby powiedzieć, ok, rozpoczęliśmy współpracę z nowym klientem, nie, to jakby czy tam, nie wiem, rozpoczynamy pracę z nowym klientem, więc to bardzo mocno narzuca. Tutaj może brakującym elementem, o którym nie wspomnieliśmy tak wprost, to jest domain-driven design, bo niekoniecznie związane stricte z eventami historycznie, ale w praktyce ja to bardzo łączę, to znaczy ciężko mi sobie wyobrazić dobry domain-driven design bez eventów i ciężko mi sobie wyobrazić dobre eventy bez domain-driven design. Mhm. To znaczy te światy się bardzo ze sobą łączą. Właśnie gdzie domain-driven design rozumiemy jako właśnie te takie departamenty firmy albo departamenty w naszym kodzie, jako moduły i one po prostu nie powinny musieć się komunikować, jeśli nie wiem, dział sprzedaży właśnie dopił jakiegoś deala i coś sprzedał, tak u nas w Arkansas sprzedaliśmy, nie wiem, nowy dostęp do Arkademii, naszej subskrypcji takiej learningowej, no to jest fajne, kiedy ten nasz system rzuca event i inne moduły mogą zareagować, tak, na przykład na Slacka idzie notyfikacja, więc my się wszyscy hurra, cieszymy, nie, jest nowy subskrybent, ktoś nowy do nas dołączył, nie wiem, do świata raportów idzie informacja, więc za chwilę mam ładny wykresik pokazujący, że idziemy w górę z liczbą subskrybentów, no to mi bardzo pasuje, tak, są te różne departamenty, różne te domeny właśnie, w każdej domenie ta sama rzecz oznacza coś innego, tak, tu jest sale, czyli sprzedaż, tu się cieszymy, bo jakaś nowa, konkretna osoba po prostu z imienia i nazwiska dołączyła i może nawet kogoś kojarzymy, więc cieszymy się tym bardziej, to już jakby w każdym kontekście to coś innego oznacza, nie? I to jest, to już jest dla mnie domain-driven design. Mhm. Super, no myślę, znaczy zgadzam się, że faktycznie to jest związane, no bo tak naprawdę pracując na eventach, czy to w kontekście właśnie pracy zespołu, czy w kontekście systemu, no to nie rzucamy eventu typu zmieniłem liczbę X na jakąś tam, tylko rzucamy typowo domenowe zadania typu, nie wiem, produkt został dodany do koszyka, nie? Więc ta domena się tak czy siak będzie przewijać. Ale teraz trochę chciałem jakby dalej się trzymać z tego tematu, ale bardziej chciałem iść w stronę już waszej twojej współpracy z firmami i może takich też wskazówek dla osób, które by chciały trochę poeksperymentować z tego typu pracą, właśnie bardziej asynchroniczną i bardziej takim myśleniem asynchronicznym. No bo jakby pamiętając twoje rozmowy, no to wiem, że jako Arkansas no świadomie wybieracie klientów, którzy są gotowi na pracę w waszym stylu, tak? Więc też na pewno sobie filtrujecie takie firmy, ale czy na przykład mieliście takie sytuacje, kiedy firma, nie wiem, jakoś prosiła was o pomoc właśnie we wdrożeniu asynchroniczności, powiedzmy, w sposobie myślenia, czy to w ich organizacji, czy w projekcie i co wtedy na przykład stanowił największy problem? To jest właściwie dosyć rzadkie, aby firma się do nas zgłosiła, mówiąc, że ma taki problem, żebyśmy im ten problem rozwiązali poprzez jakieś ulepszenie procesu. Więc my, to jest ciekawe, że ja się śmieję, że nas zatrudniają po to, abyśmy im, nie wiem, polepszyli architekturę oprogramowania, czy po prostu dorobili nowe feature'ki, bo my zawsze wchodzimy w jakieś istniejące oprogramowanie, w jakieś legacy. Więc do tego jesteśmy zatrudniani, na tym jesteśmy wybrandowani głównie. Natomiast w praktyce to, czego im najbardziej trzeba, to jest polepszenia procesów. Czy tam zwykle na poziomie programistycznym to nie jest jakiś wielki problem. Tam oczywiście brakuje wiedzy o, nie wiem, domain-driven design, brakuje wiedzy o event sourcingu, o event-driven, ale tą wiedzę to jakby każdy programista mógł w miarę szybko nadrobić, to nie jest jakieś wielkie halo. I nawet my już też teraz, jak mamy Arkademię, mamy te nasze kursy od DDD tam jakby ponagrywane, to mówimy tym programistom od strony klientów po prostu, że wy sobie tutaj dołączcie i nadróbcie te braki wiedzy i to idzie w miarę szybko. Natomiast
my szybko wyłapujemy to właśnie różne takie ceremonie, procesy, które są jakby no, waste of time. Nie? Ona właściwie, nawet problem nie jest waste of time, to jest waste of morale. Nie? To jest po prostu zabijacz jakiejkolwiek motywacji pracy dla programistów. I teraz programiści są bardzo różni. Ja bardzo widzę, nie wiem, wartość w testach Gallupa na przykład, że widzę pewne zachowania u ludzi, fajnie jak ludzie są świadomi pewnych swoich sił, talentów, swojego flow. I nawet kiedy nie znam tych talentów u kogoś, to nie chodzi o to, że mam je koniecznie znać, tylko jakby potrafię wyłapać, aha, ta osoba się po prostu autentycznie wypala tymi spotkaniami, on po tych spotkaniach gdzieś znika na godzinę, bo po prostu musi dojść do siebie, nie? I wtedy widać ten faktyczny koszt tego, czym są te spotkania dla niektórych osób. A są takie osoby, które brylują na spotkaniach, jakby jak najbardziej dla niektórych osób takie kole regularne są zupełnie okej. Ale wracając do pytania, no to rzadko kiedy firma ma świadomość, że to jest ich największy spowalniacz. I my też nie możemy, nie mamy aż takiego, to jest jakby element naszej dyplomacji, naszej sztuki consultingu, tak, że my te zmiany im wprowadzimy procesowe, to najważniejsze, ale robimy tak bardziej to przy okazji, nie robimy wokół tego wielkiego halo, tak, nie robimy meetingu o nazwie, tutaj będziemy dyskutować, jak się pozbyć stand-upów, nie, tylko mówimy, albo najlepiej to dajemy przykład, tak, czyli jeśli na przykład są te stand-upy codzienne, obowiązkowe, co by nas bardzo zniechęcało, gdyby tak było, ale powiedzmy, że czasami tak się może zdarzyć, no to my i tak będziemy zrzucać pisemnie te parę punktów, tak, na jakiś kanał, który założymy o nazwie stand-up czy coś w tym stylu i tak tam będziemy zrzucać i na takim callu właściwie to będziemy czytać z tego, nie? Albo spytamy, czy wszyscy się zapoznali z moim stand-upem, bo jak coś, to tam zawsze wrzucam na kanał, więc warto, więc gdybym czasami nie mógł wbić na calla, to tam jest zawsze moja zrzutka, tak, i tam będę zawsze informował. Można założyć swój własny kanał na Slacku, też zachęcić ludzi, żeby tam zaglądali, bo wtedy wiadomo, co Andrzej porabia w ramach tego projektu. I to są takie subtelne techniki na zasadzie, że pewnego dnia możemy powiedzieć, a słuchajcie, dzisiaj nie, właściwie to dzisiaj nie zróbmy tego stand-upu, tak? Każdy jest zajęty, każdy ma dużo pracy, ale wszyscy już zaczęli dorzucać do kanału stand-up, wszyscy już asynchronicznie zrzucali te stand-upy, więc już ten fragmencik poszedł do przodu. Kolejną zmorą, którą widzę w projektach klienckich, to są pull requesty. Jako idea bardzo dobre, jako realizacja prawie wszędzie bardzo, bardzo spowalniające pracę, powodujące takie odseparowanie programisty od tego, że napisał parę linii kodu, do tego, że widzi efekt tej pracy na produkcji tam, nie wiem, za kilka tygodni czasami, tak, albo co gorsza miesięcy. I te pull requesty mają swoją dobrą motywację, chodzi o jakość kodu, o wyłapanie błędów czy problemów, zanim one wejdą na produkcję, ale jakbyśmy to przełożyli na taką właśnie eventową komunikację, to jest jakiś taki, nie wiem, byt pośrodku, który po prostu uniemożliwia ludziom wrzucenie jakby zmian faktycznie na masterka, na jakieś tam, na produkcję generalnie, czyli bardzo wiele się przykłada w naszych procesach nacisku na continuous integration, bo to jest zwykle świetnie zautomatyzowane i działa, czyli integrujemy tego pull requesta, tam testy się odpalają, super. Natomiast kompletnie zapominamy o tej właściwie nawet ważniejszej części tego procesu, czyli continuous delivery, tak? Dowożenie wartości cały czas, nie dowożenie na branchu, to jest dowożenie do użytkowników, to jest dowiezienie. Więc tutaj też jest to właśnie wyłapywanie tego, że dlaczego ten czas dowiezienia czegoś bardzo prostego, nie? Co się sprowadza do jednego iwka, czy do jakiejś jednej klaski, dlaczego my czekamy i ten użytkownik ma to zobaczyć gdzieś tam daleko w przyszłości. Ja jestem za asynchronicznością prac, ale też szukajmy waste'ów w tej komunikacji, tak? Szukajmy tego, co możemy czasowo zawęzić. Więc no tak, stand-upy, pull requesty to są te rzeczy, które najszybciej wyłapujemy i najszybciej też wyłapujemy absurdy tego, dlaczego niektórzy ludzie w firmie, nawet programiści, którzy tam są, nie wiem, od kilku lat u klienta w firmie, nie mają dostępu do jakiegoś miejsca, nie wiem, informacji, do jakiegoś wiki, do jakiegoś, nie wiem, nadawania dostępów, czyli my wchodzimy z zewnątrz, tam trzeba nadać dostępy i to nadawanie dostępów trwa niepotrzebnie długo, bo nie wiem, tylko CTO może dawać dostępy, programiści zwyczajnie nie mogą, w związku z tym zawsze trzeba dać tych dostępów ileś tam i zamiast rozpoczynać pierwszy dzień współpracy od commitów i pierwszego feature'ka zrobionego, to jest taki tryb czekania, tak, my po prostu nie mamy dostępu do wiele rzeczy, to też na początku też trzeba się przeżyć, bo to jest jakby koszt jednorazowy, ale w praktyce, jeśli ktoś, nie wiem, nie ma dostępu do exceptional, tych, wiesz, na tych całych narzędziach, które zbiera exceptiony z produkcji czy coś, no to do jak on ma pracować, jakby on nie widzi feedbacku ze swojego własnego kodu, nie? Więc takich małych absurdów jest dosyć dużo. No i też oczywiście największa rzecz, czyli sposób zbierania wymagań, sposób dyskutowania tymi wymaganiami i sposób doprowadzenia wymagań do sytuacji, kiedy mogą być już realizowalne, nie? To już całkiem duży osobny temat, można powiedzieć. No tak, jak sobie próbuję wyobrazić, że zbieranie wymagań byłoby właśnie takim wrzucaniem eventów, to by no, wywróciło do góry nogami niektóre firmy, niektóre procesy, bo jest tam faktycznie tak synchroniczne zadanie, że no, zdarzało się czekać tygodniami na
jedną wiadomość. Tak, i w dobrze działającej współpracy, według mnie, taki, może utopia troszeczkę, ale warto do tej utopii zmierzać, to jest sytuacja, kiedy i biznes zrzuca często eventy, co się dzieje w ich świecie biznesowym, jakie są potrzeby, po to, aby programiści wiedzieli. Programiści są naprawdę mega bystrymi osobami, tak? I jakby to, że my potrafimy tak bardzo złożone kwestie rozpatrywać, pokazuje nasz potencjał intelektualny. W biznesie tak naprawdę, ja to mówię z pełnym przekonaniem, bo ja jestem osobą i biznesową, i programistą, w biznesie są dużo łatwiejsze problemy do rozwiązania. To nie są problemy tej skali, jak wiesz, połączenie iluś tam modułów ze sobą, żeby to zaczęło grać, jeszcze, nie wiem, rozrysowanie tego, jeszcze wytłumaczenie tego temu koledze czy koleżance z zespołu. W biznesie jest prosta rzecz, kupuj tanio, sprzedaj drogo. Większość biznesu to jest po prostu tyle, tak? Jeśli programista ma gdzieś dostęp do jakichś danych finansowych w jakiś łatwy sposób, albo widzi, jaka jest sprzedaż z tego systemu w ciągu tego dnia, albo widzi w jakimś supportowym systemie, ludzie często pytają, albo na co narzekają, to programista naprawdę może u siebie w głowie łatwo zapuścić wątki, bo ma też bardzo wiele, nie wiem, ma takie pudełko z narzędziami w swojej głowie, narzędzia programistyczne, ale też, nie wiem, UI-owe, UX-owe, gdzie on już wie, jakie rozwiązania z innych projektów tam pasują, tak? Więc my nie musimy czekać, aż biznes nam poda na tacy wymaganie o nazwie, dodajmy, nie wiem, message boxa w systemie, bo coś tam ludzie szukają nam sposobu na kontakt z nami, użytkownicy, no to programista właściwie jak już wcześniej by wyłapał tą potrzebę i albo znalazł tego message boxa już 2 tygodnie wcześniej, albo by stwierdził, że doda linka do maila, albo by dodał, nie wiem, linka do jakiegoś, czy wkleił jakiegoś interkoma, po prostu zna ileś tych narzędzi, które tam można wykorzystać, bo po prostu ma w tym doświadczenie. Biznes dużo częściej ma właśnie gorsze doświadczenie w rzeczach niż programiści. I zmierzam do tego właśnie, że programiści nie muszą czekać, aż wszystkie eventy do nich trafią. A najczęściej to jest też w ogóle też wina programistów dla mnie, że programiści czekają na ten taki gotowy read model o nazwie dopieszczona specyfikacja. Ten mityczny, który nigdy się nie wydarza, nie? Ale programista bardzo lubi na to czekać, jak już dotrze ten read model, ta specyfikacja, to sobie lubi ponarzekać, że tam nie ma wszystkich edge case'ów porobionych, tak? I w tym momencie zaczyna się takie coś, co właśnie ze strony programistów jest według mnie błędem, czyli taka przepychanka i taka troszeczkę roszczeniowość, dajcie mi gotowy read model, dajcie mi gotową specyfikację. A w praktyce przy dobrej współpracy, i to jest może jakiś tam excuse, takie wytłumaczenie dla programistów, że ta współpraca często nie jest dobra, no to w dobrej współpracy to właściwie programista miałby te informacje już troszeczkę gdzieś puszowane, tak? On miałby, nie czekałby na całego speka, bo kto ma zrobić całego speka? Według mnie najlepiej programista to zrobi, nie? To już jest jakby read model od strony programisty do zrobienia. Nie oczekujmy od product ownera, że zrobi doskonałego speka, bo to jest po prostu dla niego za trudne. On nie znajdzie wszystkich edge case'ów i tak naprawdę nawet bym nie realizował wielu z tych read modeli, nie budowałbym na zapas tych speków, tylko rzuciłbym, tak jak to na przykład mówi Extreme Programming, nie definiuj tych wymagań mega szczegółowo na backlogu, bo to jest waste. Napisz jedno, dwa zdania w tytule i pozwól programiście zacząć nad tym pracować, bo jak zacznie nad tym pracować, to dopiero wtedy wyjdą wszystkie kwiatki. Może się okazać po pół dnia pracy, że programista zrzuca taką listę kwiatków, że właściwie to podważa cały sens robienia tego feature'a i może wtedy trzeba po prostu przerwać i asynchronicznie na chwilę odstawić ten temat, niech programista zajmie się czymś innym. Mhm. I to jest największy taki waste, jaki widzę w procesach, nie? I właśnie takie eventowe myślenie na zasadzie, niech programista ma puszowane te eventy gdzieś tam wcześniej, w jasne miejsca. Znowu, higiena komunikacyjna, nie to, że programista ma ciągle gdzieś siedzieć na jakichś slackach i wszystko czytać, ale w określonych, nie wiem, 2 razy w tygodniu wchodzi na konkretne, nie wiem, miejsca w slacku naszym, czy gdzieś jakimś wiki i przegląda, co tu się ciekawego wydarzyło, żeby sobie zbudować ten świat, okej, co tu w biznesie mamy za problemy, nie? Mhm. I w drugą stronę, programiści bardzo często widzą bugi już w systemie, albo widzą, co łatwo można by było dorobić do systemu od strony technicznej, bo właśnie zbudowali sobie kontekst w głowie, ten read model tego kodu i mogliby zasugerować biznesowi. Łatwo byśmy zrobili feature notyfikacji, tak? To jest bardzo łatwe, jeśli wam potrzeba. Bo biznes jest właśnie, biznes by chciał wszystkiego, ale on nigdy nie ma tego informacji od programistów, bo my zawsze straszliwie cierpimy, jak się nas pyta, ile by to zajęło, tak? No to nie powiemy, nie? Albo powiemy jakieś dziwne rzeczy. A czasami to jest właśnie tak, że widzisz przypadkiem, to byłoby łatwe, to pushing to do biznesu, nie? Jak coś, to jest łatwy feature. Mhm. No jakby kwestia komunikacji biznes-programiści i ta kwestia wymagań, to jest na pewno duży ból właśnie w kontekście takiej asynchronicznej komunikacji i właściwie to w ogóle komunikacji często. Tak się zacząłem zastanawiać w trakcie właśnie nad tym, czy istnieje jakiś wdrożony proces właśnie takiej mocno eventowej komunikacji analityków czy biznesu z programistami, bo właśnie to, co się najczęściej spotyka, to z czym ja mam największe doświadczenie, to jest właśnie czekanie, aż ci analitycy pozbierają wszystko w jedno miejsce,
Tylko ostatecznie się okazuje, że to nie jest jedno miejsce, tylko tych źródeł wiedzy jest X, bo jeszcze są maile i komentarze i tak dalej. Więc no, jest to na pewno coś, co sam chętnie gdzieś tam pozbierał, researchował właśnie temat asynchronicznego zbierania, czy eventowego zbierania wymagań. Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłeś chociażby o pull requestach i continuous delivery, to też jest coś, co właśnie moim zdaniem świetnie się wpasowywało w tą pracę taką z eventami. No bo tak naprawdę co? Zrobienie commita to jest jakiś event, nie? Fakt, że jakiś proces, jakiś etap przeszedł na naszym automacie do CI/CD, no to też jest event, że przeszedł build, jest event, że przeszły testy, jest event, że poszło na jakimś tam stage, na produkcję, więc tak naprawdę każdy może się subskrybować do tego, tylko że mało kto to robi. Tak naprawdę z doświadczenia wiem, że jedyną osobą, która się subskrybuje do całego tego procesu, to jest ten programista, który na początku ten event wysłał. I później sam musi wszystkich znowu kolejnym eventem poinformować. Tak, i tutaj jest fajnie to tak rozpisałeś krok po kroku, bo tutaj jest właśnie dla mnie kluczowe to, żeby ten feedback loop był jak najszybszy, jak najkrótszy, nie? Czyli jeśli ja też nie muszę czekać, aż cały feature zrobię, zanim to puszczę na produkcję. Jest bardzo wiele technik, które przecież wszyscy znamy, feature toggle, czy nawet jakieś głupie ifki, żeby coś schować po prostu, dopóki nie działa w pełni, albo zrobić ten feature o takiej kolejności, że właściwie to użytkownicy mogą już coś tam z tym robić na start, a potem będziemy to tylko polepszać inkrementalnie. To tutaj, jeśli będziemy rozwlekać ten cały właśnie tą taką sagę w czasie, to się okaże, że ten programista tam naklepał tych pull requestów 5 i poszedł na urlop, nie? A potem się okazuje, że coś tam faktycznie walnęło, bo to jest normalne, to jest nawet niezależnie od pull requestów, od quality, jakby review i tak dalej, coś czasami walnie, no i kto ma najlepszy kontekst? No ten właśnie programista, nie? I nagle go nie ma. Tutaj z pull requestami to jest ciekawy wątek, który nazwałbym właśnie takim event sourcingiem troszeczkę, czyli jest duża wiara w tę jakość code reviewsów. Ja tego w pełni nie podważam, ale uważam, że troszkę jeszcze przesadzona jest ta wiara, bo nagle się oczekuje, że jeśli ty spędziłeś nad takim feature'kiem 4 dni, spędziłeś, nie wiem, 30 godzin w sumie nad czymś złożonym i zrobiłeś z tego 15 commitów w jednym pull requestie, to nagle jestem zawołany ja, Andrzej, do twojego pull requesta, do twojego skomplikowanego ticketa i okej, no tam masz to 15 commitów. Ja w jakimś sensie muszę teraz event source'ować to wszystko, co się wydarzyło, tak? Muszę do głowy to z event source'ować, przeglądając te commity, czy po kolei, czy tam jak nawet squashowałeś, to zobaczyć ten cały efekt. Muszę sobie z event source'ować wymagania biznesowe, muszę porównać je w głowie. Właściwie to muszę zduplikować tą pracę, którą ty wykonałeś, nie? I teraz pytanie, czy jest realne, że to zrobię w pół godziny? No, według mnie nierealne, jeśli tobie to zajęło 30 godzin realizacji całości. Czy jest realne, że zrobię to w godzinę? No może bardziej, ale tak najbardziej, według mnie tak to będzie po łebkach. Więc najbardziej realne jest to, że ten cały code review ja zrobię tak jakościowo, tak nie wiem, w 3 godziny pewnie, nie? Tak 10% twojego czasu, to już jest bardzo dużo w ogóle. Prawdopodobnie będę miał do ciebie wiele pytań. Będę miał pytanie przy tym komicie, przy tej linijce kodu, przy tamtej linijce kodu. Na tym polega to całe pull requestowanie, co się nazywa tam też nitpikowanie, tak? To takie trochę przyczepianie się do różnych rzeczy. No i pytanie, czy na pewno wyłapie wszystkie problemy, tak? Jeśli wam pull requesty wszystkie rzeczy wyłapują i w ogóle nie macie bugów na produkcji, to super, ale jeśli macie, to zawsze te pull requesty wcale nie wnoszą aż tak wiele, jakby się wydawało. Pytanie, czy one są warte tego, nie? Czy nie lepiej by było, że małymi zmianami ty ciągle pushujesz, a ja w ciągu dnia mam taką sesję, to nazywam taką sesję formana, czyli sesję, kiedy przeglądam te commity innych osób, po to głównie, żeby być po prostu na bieżąco z tym, co się dzieje w moim systemie, jest collective ownership, więc ja chcę być na bieżąco, nie muszę wszystkiego wiedzieć idealnie, ale chcę wiedzieć, że Marek zrobił to i to z grubsza przynajmniej. Więc jak jutro cię nie ma w pracy, a coś tam walnie, albo się okaże, ten feature trzeba szybko dowieść, to ja już troszeczkę łatwiej mam do pozbierania twoją pracę i po prostu do wiezienia, jakby kontynuacji tego, więc ja uważam, że troszkę jest przesadzona taka religia pull requestowa. Jest jakiś taki, zrobiliśmy z tego taką ceremonię, wierzymy w to, taką symboliczność wręcz, nie wiem, tak na ołtarz to stawiamy, że jest ten pull request i tam dwie osoby, jedna osoba najpierw to przygotowuje, druga osoba to reviewuje i tak jakby jest takie mityczne odhaczenie checkboxa, gotowe, tak, quality już jest zrobione. W praktyce to ani quality nie jest zrobione, a czas jest zmarnowany, nie? W sensie, okej, czas nie jest zmarnowany, ale to jest bardzo kosztowne. Natomiast najgorsze, co cierpi, to ten właśnie taki throughput, takie przejście przez ten cały system nasz, przez ten nasz cały proces, po prostu się to wydłuża wszystko, nie? A jakby się okazało, że mamy tak szybkie testy, dobrą modularną architekturę wynikającą z eventów najczęściej, dobrą biznesową wiedzę programisty, bo mu jest puszowana informacja, tam nie wiem, stan finansów czy jakaś sytuacja biznesowa ogólnie,
to w praktyce taka osoba po prostu momentalnie rzuca event w postaci tego commitu kodu, co mówiłeś, to leci natychmiast praktycznie na produkcję, bo testy są błyskawiczne, więc tam CI właśnie praktycznie nie liczymy. I tyle, tak? I użytkownicy już to mają, już mogą się tym bawić. I za 15 minut leci kolejny commit i natychmiast na produkcji i tak dalej, nie? Natomiast my się zagalopowaliśmy w tych procesach w tym, że pull requesty są długie, że czas builda jest długi, bo testy są powolne. Testy są powolne, bo nie ma modularyzacji sensownej. Jak nie ma modularyzacji, to testujemy wszystko całościowo, nie testujemy modułów unitowo, tak? Nie traktujemy modułów jako unity. I w związku z tym wszystko nam się wydłuża i jeszcze bardziej dobudowujemy tego wtedy. Wtedy tym bardziej wzrasta rola pull requestów i code review, no bo to wszystko jest skomplikowane i programista ma 15 miejsc, gdzie mógł się faktycznie walnąć. I wyszedł mi bardzo długi rant z tego, sorry. Nie, w porządku, bo nawet kiedyś jak wysłałeś, czy tam podałeś dalej na Twitterze właśnie rant na pull requesty chyba kogoś innego, to też nawet nagrałem taką odpowiedź do tego właśnie a propos obowiązkowych pull requestów albo pull requestów, które może robić jedna osoba, tak? To jest mniej więcej sytuacja właśnie jakbyśmy mieli, próbuję to porównać jakoś do eventów, no ale to mniej więcej tak jakby był ten jeden taki procesor eventów, który musi pozbierać wszystko. Jak walnie, no to właściwie nic dalej nie pójdzie. To jest trochę jak taki system kolejkowy, tylko bardzo ułomny, który ma pewną pojemność, ale ciężko mi w sumie znaleźć teraz dobre porównanie do tego. Tu jest też ciekawy wątek jeszcze, który można by go było nawet postawić w poprzez, jakby przeciwstawnie teraz, czyli pair programming lub coś, co też się zaczyna popularyzować dosyć mocno, czyli mob programming, nie? Czyli coś, co właściwie wydaje się, że jest w poprzek pracy asynchronicznej, ale też niekoniecznie tam można by powchodzić w niuanse. I tutaj tak, to mnie głównie zaciekawiło, jak wspomniałeś o powiązaniu asynchroniczności z eventami, to pierwsza myśl była taka, ciekawe, co to, jakbyśmy ten pairing wtedy przedstawili, tak? To zdalne, no bo teraz wszystko było zdalne, zdalne sterowanie jakimś tam kawałkiem feature'a, czy w pełni, że wszystko zrobione przez parę, czy też nie w pełni, że część jest zrobione wspólnie, w parze, część nie. To mnie ciekawi, bo nagle to trochę wtedy inaczej, jakby te eventy gdzieś inaczej krążą, ale jeszcze nie umiałbym tego chyba ubrać w słowa, nie? I też mam wrażenie, że nawet ta percepcja jest taka, że jak pracuje się w parze, no to asynchroniczność znika, tak? Bo musimy się zgrać czasowo, ale jeśli tak się składa, że i tak jesteśmy w tym samym czasie, a nie z polski zespół i tak mniej więcej pracujemy w tym samym czasie, to tu nie chodzi o to, żeby unikać kontaktu z ludźmi, tak? Tylko bardziej dawać sobie tą przestrzeń na to, tą wolność, na to, że czasami można pracować samodzielnie, ale jak się zgraliśmy i możemy razem skoczyć na takiego kola, gdzie perujemy razem, to ma sens, nie? I głównym sensem wtedy jest to, żebyśmy pilnowali właśnie, czyli ta asynchroniczność przenika w tą eventowość. Pilnujmy tego, że dobrze używamy eventów, że dobrze tworzymy nowe eventy, czyli ta para ze sobą, można powiedzieć, robi sobie code review takie natychmiastowe. A code review, główna dla mnie rola code review to nie jest pilnowanie nazw zmiennych czy nazwy, nie wiem, czy czegoś tam, formatowania kodu. To jest pilnowanie wspólnej wizji systemu, tak? Wspólnej wizji architektury, czyli właśnie robimy nowego feature'ka, żeby pilnować. Andrzej, ale tutaj to bez sensu robisz tym ifkiem jakby na skróty, zrób po prostu normalnie ten agregat osobny albo zrób normalnie tę maszynę stanów, zrób ten proces manager, zróbmy to po ludzku, to jest najlepsze w parze, tak, takie pilnowanie, żeby się nie szło na skróty, nie? I w drugą stronę to działa też, że ciężej mi będzie podczas pairingu powiedzieć właśnie tak na głos to chodźmy na skróty, tak, bo jakby nie powinno to być powiedziane, nie? I wtedy pilnujemy tej jakby takiej właśnie modularyzacji dzięki eventom, o tak. No tutaj można tak dalej ciągnąć ranto na pull request, no to można powiedzieć, że biznesowi czasami szkoda $1000 na SonarCube'a, ale programiści, którzy 2 dni w tygodniu poświęcają na code review już są ok, którzy sprawdzają właśnie nazwy zmiennych. Więc jak najbardziej się zgadzam, że to powinno dążyć do tego, żeby drugi programista sprawdził, czy ktoś nie odjechał totalnie z architekturą, a nie, że formatowanie zrobił poprawnie, bo od tego mamy automaty. Tak. Automatyzacja to jest właśnie też słowo klucz w tym wszystkim, nie? Że ja się wywodzę z świata Rubiego, gdzie testy są bardzo popularne i raczej nikt ich nie unika, ale na przykład w sieci Rubiego mamy chyba najlepsze narzędzie do testów mutacyjnych, nie? Czyli takie prawdziwy coverage, jaki można uzyskać, coś co przy code review powinno się też wyłapywać, że ktoś nie dotestował czegoś, czy na pewno dodał scenariusz testowy do tego i tego.
No to fajnie, że ktoś to wypunktuje na code review, ale jak się ma narzędzie, to jak właśnie my wrobimy mutanta, to mutant to po prostu pokazuje, tak? Natychmiast się pokazuje. Masz tu kawałek kodu, który jest testowany i to nie na poziomie line coverage'u, który bardzo wiele traci tej takiego prawdziwego coverage'u, tylko właśnie na poziomie takiego branch coverage'u, na takim prawdziwym, że to pełnia tego kodu będzie pokryta testami. Nawet w ogóle w Ruby jest Marcus Schirp, to jest twórca mutanta i on nawet reklamuje mutanta, jako tańsze code review po prostu, nie? Bo mutant, to jest ciekawe, jak ktoś nie spróbował mutanta, to ciężko to wytłumaczyć, ale kiedy pracujesz z mutantem tak jakby, można powiedzieć, okno w okno, no to mutant to jest właśnie taki kolega od pilnowania architektury. On ci tak coraz mówi, hej, tutaj coś się nie otestowało, nie? A tak patrzysz, tak sobie myślisz, kurczę, ale to jest mega ciężkie do testu. Nie? A mutant tak jakby po cichu mówi ha, 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 bo masz złe moduły, nie? I jakby trzeba czytać to drugie dno, które mutant ci mówi. O tak. I to jest jakby sobie taki kolega od designu. Super, w takim razie, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, to nawet jak nie zna Rubiego, to pewnie warto zerknąć, bo testy mutacyjne to też jest coś, co na pewno jest warte przejrzenia właśnie w kontekście. Tak, tak. Jakby, bo ty jesteś z świata dotnetu, tak? Tak. Wy macie Strikera bodajże, chyba narzędzie się nazywa. I akurat nieoczekiwanie dla mnie, bo w ramach Akademii wypuściłem taki kurs, który nazywa się kursem anti-if. Nie? I to jest jakby taki kurs technik, które pomagają pozbywać się ifków na rzecz lepszych technik. I bardzo dużą część tego kursu to jest właściwie testy mutacyjne. Czyli pokazuje, jak najpierw testy, jak te ifki otestować, aby dopiero później móc je bezpiecznie refaktoryzować. I kilka osób, w tym kilka osób z świata dotnetu, właśnie napisało mi, że dla nich ten kurs anti-ifków to był po prostu kurs testów mutacyjnych, nie? I oni właśnie potem blogowali o tym, jak odkrywali Strikera właśnie, ten narzędzie, Striker.net. On jest troszkę gorszy niż mutant, ale i tak jest wciąż warty uwagi, bo jest troszkę powolniejszy w działaniu po prostu. Bo jakby testy mutacyjne są takie obciążające, muszą parsować każdy fragment kodziku, zmieniać tam true na false, czy jakieś, nie wiem, jedynkę na zero i zapuszczać testy dla tej zmiany za każdym razem. To jest jakby, to musi być troszeczkę obciążające. Ale no, jakby ten kurs trochę im tam otworzył oczy na ten świat. Wybaczcie tą reklamę, ale wielu osobom to pomogło. Jasne. Na pewno twoje wasze kursy chętnie podlinkuję gdzieś w opisie, tak samo jak książkę Async Remote. Ale o tym za chwilę, a jeszcze na koniec takie pytanie, czy prośba, jakbyś, tak jak wcześniej mówiłeś o tym właśnie, że wchodząc do klienta czasami wprowadzaliście gdzieś takie, powiedzmy, asynchroniczne, eventowe rzeczy, jak pisanie o tym, co robicie na czacie, mimo że były obligatoryjne spotkania, to czy, to załóżmy, że tak, jestem tym programistą, który pracuje w tym typowo synchronicznym korpo, który jest na pracy zdalnej już od x miesięcy, chciałby spróbować właśnie w zespole zaszczepić tą ideę asynchroniczności, to co byś może na początek polecał? W jaki sposób tak bez kompletnego rewrite'u procesu zacząć wchodzić, wprowadzać w zespole taki sposób pracy właśnie. Chyba zachęcałbym do rozpoczęcia od właśnie takiej overkomunikacji od siebie samego, czyli nie oczekiwałbym zmiany od innych na początek, tylko jakby pokazałbym najpierw przez miesiąc, dwa, trzy, jak wygląda ta zmiana po mojej stronie i dlaczego jest warta, tak? Jakby, czyli zacząłbym chyba od tych minimum stand-upów raz dziennie albo raz na dwa dni. Najlepiej raz dziennie, żeby one w jakimś sensie maczowały z waszymi normalnymi stand-upami, gdzie w sposób klarowny, bardzo czytelny overkomunikowałbym, co robię, nawet może bardziej czytelny, niż gdyby to było na stand-upie mówionym, tak, żeby jeszcze większa była wiadomość z tego zaleta, tak aby już podczas któregoś tego stand-upu ktoś, może nawet samemu zwrócić uwagę, że właściwie to trochę powtarzam to, co napisałem, tak, mamy, albo być może już się zapoznaliście, ale powtórzę, tak żeby w jakimś momencie dojść do sytuacji, że a, po pierwsze, może ktoś inny to podłapie, a już we dwójkę trochę łatwiej wprowadzić zmianę niż, czyli trochę, bo trochę chcesz taki movement wprowadzić, taką trochę zmianę, taką trochę rewolucję. W korpo to nie jest dobre i mile widziane, ale takimi małymi nawykami można lekko kruszyć, tak? Można leciutko zmieniać to i pokazywać, że pushujemy te informacje. Od stand-upów bym zaczął, ale też bym szukał tego sposobu, o którym wspomniałem, czyli jeśli używamy Slacka, to też starałbym się troszeczkę zniechęcać do briefków, bo briefki są też pewną plagą i w większości firm są dominującą formą komunikacji i zachęcałbym do tego, żeby tak w sposób, wiadomo, dyplomatyczny, nie chcesz urazić kolegi czy koleżanki,
bo wtedy nikt o ciebie nie będzie gadał, będziesz za każdym razem przenosił wszystko na kanał publiczny, ale jakby tak zasugerować, właściwie to mówimy tutaj we dwójkę o tematach, które być może, nie wiem, Marek miałby coś do dorzucenia, tak? Dajmy mu chociaż szansę zobaczyć, że my mieliśmy tą debatę, nie? I skoro i tak wszyscy wiedzą, że gadamy na plifkach cały czas, to nawet przeklejmy tego plifka, tak? Powiedzmy, że rozmawiałem z Tomkiem i mamy tutaj plifka, rozmawiałem z Ewą i mamy tutaj plifka, więc ja go przeklejam na kanał gdzieś projektowy, i być może ktoś ma coś do dodania, tak? Ale też może nikt nic nie ma i zupełnie to jest OK, tak? Czyli troszeczkę, czyli pierwszy nawyk to trochę sam zaczął puszować tą od siebie tą komunikację, czy to w formie stand-upów, czy też stand-upów oraz czegoś więcej, czyli zabieram się za implementację tego i tego, zrób takie story twojego dnia, tak? Ludzie lubią story, jakby zacznij to story i sam nawet dla wielu osób to jest taka w ogóle zmiana taka fajna, że sami czują się wtedy lepiej, że jest jakby, tak, jakby troszeczkę taki produktywnościowy tool, że jakby tak trochę tworzą taką sytuację, że są na widoku bardziej, tak? To są wtedy bardziej produktywni. No to to są dwie rzeczy takie od siebie, co można dodać, a trzecia rzecz to jest troszeczkę, już troszkę próba zmieniania innych, przynajmniej w okolicach siebie, czyli bądź tą osobą, która te privki już jednak troszeczkę przenosi na ten forum publiczne, bo to jest taki pierwszy krok, bez tego potem się można zastanawiać, czy Slack jest dobrym miejscem na tego typu komunikację, czy może to powinno być na backlogu, ale jak to jest najpierw, to jest teoria małych kroków, tak? Najpierw z privka zrób public, z publika na Slacku zrób częścią backlogu to, co może być częścią backlogu, nie? Czyli troszeczkę to poprawiaj jakby tam z każdym, nie wiem, dniem czy tygodniem. Jeśli macie retrospekcję, czy macie takie już wbudowane mechanizmy w waszym korpo i które są częścią procesu i mają właściwie z definicji pomagać, to spróbujcie na tych właśnie podrążyć takie ważne tematy, nie takie, co zwykle się tam drąży, takie mało istotne, które niewiele wnoszą, tylko właśnie tą komunikację na przykład, nie? Że może byłoby fajnie, gdyby nie było tych stand-upów, bo tutaj też bym zwrócił uwagę na przykład, albo też dobry trik, który według mnie istnieje, szczególnie w korpo może być mile widziany, poproście korpo HR, bo HR lubi być doceniony, że wszyscy chcecie mieć galupa zrobionego. Jak będziecie mieć wszyscy galupa zrobionego, to się okaże, to wam troszeczkę się wybuchnie wam parę dyskusji na zasadzie, że kurczę, my jesteśmy inni między sobą, tak? Andrzej lubi sobie pogadać i on tam na te kole nie reaguje jakoś alergicznie, ale Marek może ma takie cechy, które powodują, że nie czuje się komfortowo na kolu to raz, a dwa, potrzebuje tak naprawdę takich 20 minut przed kolem, żeby w ogóle wejść w ten tryb, że będzie za chwilę kol, a i po kolu potrzebuje jeszcze pójść na kawkę, bo po prostu musi odetchnąć, nie? Więc zobaczmy to, że jesteśmy różni i to, że te osoby, które zwykle gadają na kolu, dominują może tą nawet komunikację wtedy, żeby spojrzały z innej perspektywy na ten koszt, nie? Że dla innych to po prostu duży, duży koszt mentalny, morale, energetyczny, no i zwyczajnie czasowy, no i też ta sprawa, że wtedy ta asynchroniczność powinna przyjść naturalnie w jakimś momencie, nawet nie powinniśmy nawet mówić, że asynchroniczność jest celem, bo wtedy będą ci mówili, bo co, bo chcesz pojechać na Filipiny i pracować zdalnie, jakby o to ci chodzi, tak, o tą strefę czasową inną. Muszę powiedzieć, że jakby to znaczy właśnie, chodzi o to, żeby nie poruszać tego wprost, nie? To jest bardziej taka zaleta, która wyjdzie na samym końcu. Mhm. No z tym retro nawet myślę, że dobrym, bo też spotkałem się z tym, że programiści, przynajmniej gdzieś tam wśród osób, które kojarzę, niekoniecznie w ogóle jakiekolwiek formy spotkania lubią, więc a jednocześnie to retro w jakiś sposób uznają za przydatne, więc może na przykład można spróbować tą komunikację przenieść właśnie na bardziej live, czyli po prostu utworzyć kanał, gdzie będzie się na bieżąco rzucać, no. Na przykład nie wiem, teraz nie działa mi to i to, tak? Jak ktoś zareaguje, to spoko, jak nie, no to nie, a zamiast się synchronizować, mieć ten jeden meeting. Mhm. Dobra, godzina już za nami, także myślę, że jest co posłuchać. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, się podobało i że udostępnicie to dalej, polajkujecie, zasubskrybujecie kanał. A jeszcze tutaj, Andrzej, możesz powiedzieć, gdzie ciebie można znaleźć, co ze swoich publikacji czy aktywności polecasz najbardziej. A oczywiście wszystkie linki, które gdzieś tam podasz, a później prześlesz, to zamieszczę oczywiście w opisie. No, najłatwiej mnie znaleźć na Instagramie, nawet się ludzie śmieją, że do mnie łatwiej zagadać na Instagramie niż zadzwonić telefonicznie, bo nie odbieram zwykle telefonów, więc na Instagramie Andrzej Krzywda po polsku konto i tam zachęcam w ogóle do plifków, tam akurat wyjątkowo, tak wbrew temu, co dzisiaj powiedziałem, tam można sobie ze mną pogadać, jak ktoś ma jakieś pytania bardziej doszczegółowiające, ja tam chętnie pomagam, nie wystawiam faktur za to i jakby staram się też, tam jest też wartość, bo widzę, co się w firmach jakby dzieje, że próbuję zrozumieć, jakie są aktualne problemy, więc to jest jedno miejsce, to jest główne do kontaktu, jeśli chodzi o polskojęzyczne osoby. A jeśli chodzi o jakieś takie namiary moje, to arkademii.dev polecam zerknąć sobie na to, jak wygląda nasza uczelnia w tym momencie. Wizją Akademii jest to, aby
jest głównie kierowane do seniorów, ale, ale też nie tylko. I właśnie te tematy, które dzisiaj tutaj poruszyliśmy w tej rozmowie, czyli eventy, domain driven design, CQRS, tam jest taka największy kurs w ramach Akademii właśnie dotyczy tych tematów i jest bardzo dobrze oceniany. Ostrzegam, że większość kodów przykładowych jest w Ruby, ale Ruby jest uważany za czytelny język, więc spokojnie sobie poradzicie. Bardzo wielu dotnetowców mamy na Akademii. Mamy też tam Discorda, więc na Discordzie można też sobie popraktykować taką asynchroniczną komunikację i zobaczyć, jak to wygląda też w takiej społeczności luźnej, niekoniecznie właśnie od razu w firmie i zobaczyć, jak to też wygląda. I ogólnie polecam też zerknąć na przykład na open source, które robimy w ramach Arkency, na przykład Rails Event Store, bo my bardzo wiele inspiracji pracy asynchronicznej bierzemy z open source'a. Podglądamy, co się dzieje. Znaczy właściwie cała open source jest cały asynkiem stoi, więc jak ktoś mówi, że nie da się projektów realizować asynchronicznie, no to spójrzcie na Linuxa chociażby, tak? Czy po prostu każdy projekt open source'owy, gdzie co ciekawe, nie tylko jest wolność miejsca, skąd ci ludzie tworzą, nie tylko jest wolność czasu, kiedy to tworzą, ale zauważcie, że jest w ogóle wolność zespołu. Te zespoły są właściwie co chwilę inne, tak? Ktoś zrobił jeden feature'ek, odszedł, drugi doszedł. Tam co prawda większą rolę faktycznie się przywiązuje do pull requestów i słusznie, bo tam mamy co chwilę obce osoby i tych obcym osobom to jednak faktycznie lepiej przejrzyjmy ten kodzik na wejście. W zespołach właśnie w firmie często zachowujemy się jak w projektach open source'owych i próbujemy każdego traktować jak obcego człowieka, nie? Nie daję mu tego zaufania, że sam może wrócić do masterka. Także no, arkademii.dev jako nasza uczelnia i właśnie na GitHubie znaleźć Arkency, zobaczyć nasze repozytoria, jak nasze open source wyglądają i po prostu spoglądać na open source jako źródło inspiracji o tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Super, dzięki wielkie, także wszystkie te linki znajdziecie na pewno w opisie. A tobie Andrzej bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że znalazłeś chwilę czasu, nawet dłuższą chwilę i mam nadzieję, że się jeszcze gdzieś kiedyś zobaczymy, czy to online, czy na żywo, także dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Tak samo wszystkim oglądającym też życzymy, żeby spróbowali przynajmniej wdrożyć pracę asynchroniczną, nawet w ramach swojego najbliższego otoczenia. Także wszystkim, którzy dotrwali, oglądali do końca, dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Cześć i cześć Andrzej. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia również i dziękuję też Marku za bardzo inspirujące tematy do rozmowy.